Karmienie w przerwie między wykładami? Czemu nie? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w suwałkach wychodzi naprzeciw potrzebom studiujących mam i zorganizowała dla nich pokój rodzinny. Pokój rodzinny to miejsce, gdzie studentki mogą przewinąć i nakarmić dziecko. Mogą tu też spędzić miło czas, aż mama czy tata. Skończą zajęcia. Z nowego przybytku korzystają też studenci Uniwersytetu III wieku z wnukami. Tak naprawdę na wniosek samych studentów, bo to oni wyszli z taką inicjatywą, pytając, czy jest takie miejsce, gdzie mogliby przewinąć, gdzie mogliby nakarmić dziecko. Władze uczelni podchwyciły ten temat. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście taki pokój warto byłoby zagospodarować. Jak już Państwo widzicie, w takim pomieszczeniu znajduje się oprócz kanapy, oprócz wygodnego stolika z krzesełka. Także przewijak, więc jest to miejsce, gdzie rzeczywiście mama może przyjść z małym dzieckiem, je nakarmić, przewinąć. Rodzice czy babcia mogą także w czasie zajęć, na przykład mamy, spędzić tu z małym dzieckiem troszkę czasu. Te zabawki, które już pierwsze się pojawiły, kolorowanki, inne zabawki, one cały czas będą doposażane, więc to te pomieszczenie też będzie, można powiedzieć, rosło w siłę. Uczelnia chce w ten sposób ułatwić rodzicom łączenie obowiązków studenckich z rodzicielskimi. Nie trzeba rezygnować z nauki, mając małe dziecko. Pokój rodzinny to tylko jeden z elementów ułatwiających studiowanie młodym rodzicom. PWSZ chce też mieć swój udział w projekcie zatytułowanym Uczelnia Przyjazna Rodzicom. Zgodnie z jego założeniami studenci będą mogli przesuwać terminy egzaminów. Innym udogodnieniem ma być możliwość studiowania internetowo. Co jeszcze? Urlopy związane z wychowaniem dziecka, czy specjalne stypendia, czy pomoc materialna. Także takich, takich opcji będzie naprawdę sporo. Natomiast podstawą jest to takie miejsce, już zaczyna się cieszyć sporym zainteresowaniem. My jako takich statystyk nie prowadzimy, czyli ile mamy studentek wychowujących małe dzieci. Natomiast widzimy i na korytarzach, i na patio, że takich studentów mamy mnóstwo. Szkoła Wyższa do udziału w projekcie. Uczelnia przyjazna rodzicom będzie aplikowała jeszcze w bieżącym roku akademickim.